Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Józefie, niech Ciebie sławi całe niebo i świata mieszkańcy składają Ci hołdy, bo Ty zasłużyłeś, aby czysty węzeł połączył Ciebie z Maryją. Gdy na nią patrzyłeś, jak nosiła dziecię, przejęty zwątpieniem opuścić ją chciałeś. Lecz Boży posłaniec we śnie Cię pouczył, że ona z ducha poczęła. Zrodzone dzieciątko niosłeś w swych ramionach. Chroniłeś w ucieczce do ziemi egipskiej. Gdy został w świątyni, z płaczem go szukałeś i odnalazłeś z radością. Dla innych, wybranych, śmierć jest bramą chwały, gdy wchodzą do raju, by cieszyć się Panem. Lecz Ty już na ziemi oglądałeś Boga, tak wyróżniony przez Niego. Niech Bóg jeden w Trójcy raczy nas wysłuchać i da nam w niebiosach przebywać z Józefem, by pieśnią wdzięczności wielbić Pana wiecznie, za wielką łaskę wcielenia. Amen. Rodzice odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swoim sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom. Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rodzice odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Matka Jezusa rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Błogosławiony człowiek, który służy Panu i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. Dobrobyt i bogactwo będą w Jego domu, a Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych. Łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swoimi sprawami zażąda uczciwie. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Nie przelęknie się złej nowiny. Jego mocne serce zaufało Panu. Jego wierne serce lękać się nie będzie i spojrzy z wysoka na swych przeciwników. Rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie Jego potęga. Widzi to grzesznik i złość go ogarnia. Zębami zgrzyta i marnieje. Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Matka Jezusa rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Poszedł Jezus z rodzicami swoimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, Panie Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał, Panie, i nie uczcił Twojego imienia, bo tylko Tyś jest święty. Przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Poszedł Jezus z rodzicami swoimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu. Człowiek sprawiedliwy zakwitnie jak lilia. Człowiek sprawiedliwy zakwitnie jak lilia. Będzie chwalił Pana po wieczne czasy. Zakwitnie jak lilia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Człowiek sprawiedliwy zakwitnie jak lilia. Gdy Jezus rozpoczynał działalność, miał lat około 30 i był, jak mniemano, synem Józefa. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Gdy Jezus rozpoczynał działalność, miał lat około 30 i był, jak mniemano, synem Józefa. Zanośmy pokorne błagania do Boga, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Wysłuchaj nas, Ojcze, który jesteś w niebie. Ojcze Święty, Ty objawiłeś świętemu Józefowi tajemnicę Chrystusa, ukrytą od wieków. Daj, abyśmy pełniej poznali Twojego Syna, Boga i człowieka. Wysłuchaj nas, Ojcze, który jesteś w niebie. Ojcze, Ty zapewniasz pożywienie ptakom powietrznym i troszczysz się o polną trawę. Hojnie udzielaj wszystkim ludziom codziennego chleba, który podtrzymuje ich życie. Wysłuchaj nas, Ojcze, który jesteś w niebie. Stwórco wszech rzeczy, Ty oddałeś swe dzieło w nasze ręce. Spraw, aby robotnicy korzystali z owoców swojej pracy,
zgodnie z Twoją wolą. Wysłuchaj nas, Ojcze, który jesteś w niebie. Wspieraj nas, Boże, który miłujesz sprawiedliwość, abyśmy na wzór świętego Józefa we wszystkim się Tobie podobali. Wysłuchaj nas, Ojcze, który jesteś w niebie. Przez swego Syna okaż miłosierdzie konającym i zmarłym. Niechaj osiągną szczęście z Maryją i świętym Józefem. Wysłuchaj nas, Ojcze, który jesteś w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa. Spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.